Szanowni Państwo, w debacie na temat istnienia Boga w 2012 roku na Uniwersytecie w Oksfordzie ateista Michael Shermer mówił: często słyszy się, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś, że ateiści nie potrafią udowodnić, że nie ma Boga. Ale można pokazać, że ludzie wymyślają bogów i wymyślają religię. Jest wiele historii tego rodzaju. Znane z psychologii błędy kognitywne, nadmierne stwierdzanie prawidłowości i sensów, nadmierne identyfikowanie wydarzeń jako skutków działań intencjonalnych podmiotów, nadawanie cech świadomych, intencjonalnych podmiotów zwierzętom, a nawet siłom i rzeczom, i instytucjonalizacja religii jako narzędzia kontroli zachowań w społeczeństwach, asymilacja religii jako elementu tożsamości grupowych i kulturowych, równie silna wiara ludzi w religie, które są wzajemnie sprzeczne, zrozumiała zależność treści mitów od czynników geograficznych, historycznych, społecznych i politycznych, antropologia religii, socjologia religii, psychologia religii. Wiemy, jak to się dzieje aż do poziomu neurologii religii. Wiemy, że ludzie wymyślają te rzeczy. Nawet dla was wierzących jest oczywiste, że ci wszyscy inni bogowie, oprócz tego, w którego ty akurat wierzysz, są wymyśleni. Ludzie mieli liczne i silne powody i motywy, aby wymyśleć Boga, i Bóg znakomicie nadaje się do tego, żeby być odpowiedzią na te potrzeby i motywy. Dlatego mnie się wydaje, że Bóg jest właśnie tym ludzkim wymysłem, ludzką odpowiedzią na pytania, które ludzie albo napotkali w świecie, albo które sami postawili. Dziękuję za uwagę.